drodzy, witam Was serdecznie na vlogu. Dzisiaj przemawiam do Was również z mojego super hiper aparatu w telefonie z opcją Full HD, ale dzisiaj już jesteście na kiku, to znaczy nie będziecie się telepać. Więc tak, kciuk w górę poproszę, koniecznie obowiązkowo, ponieważ tutaj inwestuję w Wasz komfort, także wiecie. Oczywiście ja dzisiaj jak to rano wyglądam jak kupa w trawie. Ale to nic, za chwilę się ogarnę, nagram dla Was filmy i w ogóle będę mega produktywna, także kolejny kciuk w górę leci dla mnie. I słuchajcie, krótko powiem jeszcze parę rzeczy. Chciałam powiedzieć, że po pierwsze, tydzień temu nagrywałam daily vloga, ale bardzo byłam niezadowolona z tego, jak to wyglądało pod kątem światła, pod kątem trzęsienia mi się ręki i stwierdziłam, że nie będę takich filmów udostępniała, ponieważ sama nie jestem zadowolona, więc prawdopodobieństwo, że będziecie zadowoleni Wy, jest o wiele mniejsze, a jednak chodzi tutaj o to, aby się Wam lepiej żyło i fajnie oglądało i żeby było fajnie, więc trzeci kciuk w górę leci dla Laurki! I jeszcze muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Mam tutaj swoje własne, prywatne, naturalne paznokcie po ściągnięciu hybryd. I wyglądają one w ten sposób, trochę mi się tutaj to tak świeci dziwnie. W każdym razie są odrobinkę zapuszczone, ponieważ ja też nie mam jakiejś mega wielkiej potrzeby, aby te paznokcie były nie wiadomo jakie długie, więc są takie, że delikatnie tutaj u góry widać, jak widzicie, takie troszeczkę jakby były dłuższe. Także tak to się, moje drogie panie i panowie, prezentuje. Muszę Wam za chwilę pokazać koniecznie, jak pięknie rozkwitły drzewa w ogóle u mnie za oknem, bo naprawdę mega te deszcze sprawiły, że po prostu się zrobiła tak cudowna pogoda i teraz cudowna pogoda i się zrobiło tak pięknie za oknem i tak pięknie te drzewka wszystkie rozkwitły, że naprawdę totalnie nie ma co narzekać na deszcz. Ludzie złoci, to musi występować w przyrodzie, ponieważ inaczej bez tego nie byłoby, rozumiecie, takiego rozkwitu zieloności i w ogóle. Dobra, więc ja za chwileczkę Wam pokażę, jak wygląda sytuacja za moim oknem. Za chwilę zrobię sobie herbatę z cytryną i oprócz tego obowiązkowo oczywiście za chwilę ogarnę się, umyję włosy i będę mega produktywna, także dzisiaj wieczorem też planuję wyjść na miasto, więc może uda mi się coś pokazać, aczkolwiek nie jestem tego pewna. Zobaczymy, w każdym razie tak, ja Wam teraz, rozumiecie, ślę mnóstwo pozytywnej energii i rozpoczynamy razem dzień! Settle down, not the same without you around. You mean the world to me. Steal a kiss, make a dream. Holding hands became a theme. You stole the sun for me. It's a game and you're on top. Kiss and tell, take a shot. We dance until we leave. Take a jump, set it free. Jeszcze nie mówiłam o tym kremie, ale jest to krem z Bandy i on jest kremem nawilżającym intensywnie i on był ostatnio albo jakiś czas temu w Big Lossy i powiem Wam szczerze, że naprawdę nie miałam lepszego kremu nawilżającego, nawet i w Austin Sensitia nie jest tak fajny, ponieważ ten krem przy okazji też sprawia, że przedłuża trwałość podkładu, nie wiem czy Wam to mówiłam czy nie, ale myślę, że jest to warte wspomnienia i uwagi. Ja już szukałam na internecie, ile kosztuje taka większa pojemność. Kosztuje 48 zł, więc myślę, że jak na to, na ile starcza mi taka mała ilość, to duża ilość też starczy na całkiem długo, więc myślę, że naprawdę warto się zaopatrzyć w coś, co nam się sprawdza, a jest w miarę normalnej cenie. Chciałam Wam pokazać jedną rzecz, mianowicie dostałam na urodziny, słuchajcie, białe tło i tak sobie teraz tutaj właśnie to tło rozstawiłam, tam jestem ja, tak sobie teraz to tło właśnie rozstawiłam i tak patrzę, czy w ogóle będzie to dobrze wyglądało w kamerze, czy nie będzie widać takich prześwitów na tym tle, bo to wtedy nie byłoby spoko. No nic, zobaczymy i wtedy na pewno Wy też to będziecie mogli ocenić w filmach najbliższych, bo właśnie za chwilę będę nagrywała test na żywo i będę właśnie nagrywała na białym tle. Po to właśnie też chciałam białe tło, żeby właśnie móc nagrywać tego typu filmiki właśnie na białym tle. Więc tak to się prezentuje. To jest moje stanowisko, przy którym będę siedzieć.
I tutaj jest moje tło, także tak to się prezentuje. I powiem Wam, że to nagrywanie na tym giku to jest super sprawa, ponieważ dzięki temu mogę Was postawić w różnych miejscach i mogę do Was po prostu pogadać, o ile mi ten kijek za chwilę jakoś, nie wiem, nie spadnie na przykład. W każdym bądź razie, właśnie, dajcie znać, o czym byście chcieli, żebym do Was gadała na tych vlogach, bo fajnie by było, jakbyśmy mogli sobie poruszać różne fajne, ciekawe tematy i żebyśmy mogli sobie porozmawiać tak o na luzie, po prostu właśnie siedząc na kanapie, bez jakiegoś super przygotowania merytorycznego, bo takie pogadanki też są fajne, też są potrzebne przede wszystkim i też ja osobiście lubię oglądać takie rzeczy i właśnie dajcie znać, czy Wy też chciałybyście właśnie pogadać ze mną sobie o tak właśnie na luzaka. Koniecznie dajcie znać, bo dzisiaj po prostu mam jakiś, nie wiem, jakiegoś nieogara totalnie i nie mam w ogóle pomysłu. Dobra, moi drodzy, póki mi się ładuje bateria przed nagrywaniem, to co nowego na kanale? Otóż mamy 3387 subskrypcji, 316 tysięcy wyświetleń i jeżeli chodzi o filmy, które się ostatnio pojawiły, to dzisiaj rano wrzuciłam Wam film pod tytułem Jak ocieplić twarz bronzerem z użyciem bronzera Bahama Mama od The Balm. W ostatnim czasie pojawił się również Springtime Tag oraz trzy idealne pomadki matowe do ust oraz projekt Denko. I co my tu mamy? Aha, no i wcześniejszy vlog, w którym pokazywałam Wam, jak robię dwa proste ciasta. Więc od tego czasu pojawiły się cztery filmy, czyli mniej więcej dwa na tydzień, tak jak staram się to robić. Także jeżeli nie widziałyście jeszcze któregoś z tych filmów, to serdecznie zapraszam Was na mój kanał. Koniecznie wpadajcie. Make it ooze with the unthinkable. Don't stop till you come first. Life so unpredictable. Take control of what you're worth. Wasting time's forgivable, but nobody wants to grow old. It's time for the original to come and break the mold. Właśnie nagrałam dla Was film jeden. Za chwilę będę nagrywała kolejny. Przed chwilą nagrałam film z podkładem Asor Skin Match Protect Foundation i za chwilę będę nagrywała film o najbardziej polecanych przeze mnie kanałach na YouTubie, które najbardziej lubię. Oraz jeszcze muszę nagrać jedną rzecz, ale nie mogę Wam na razie o niej powiedzieć, bo to jest taka rzecz, która powstaje przy współpracy i będzie to współpraca z Olgą z kanału De Oleska, więc to zobaczycie już u Olgi na kanale, co to dzisiaj Laurka wymyśliła. Na ustach mam pomadkę z Rimmel The Only One w kolorze Peachy Beachy i bardzo mi się ona podoba. Jak Wam się podobają moje włosy, bo musiałam je trochę tak upiąć do tyłu, bo inaczej wyglądam, jakbym miała na głowie po prostu hełmofon, więc tak to się prezentuje moja twarz i ten podkład z Astora, powiem Wam, całkiem fajny produkt. Wydaje mi się, że taki jest bardzo rozświetlający i tak dość świeżo cera w nim wygląda. Dajcie znać, co sądzicie. City light, city light, keeps me up through the night. We'll leave it all, wide awake I hear you call. Kochani, mamy przepiękną, przecudowną po prostu pogodę za oknem. Jest takie piękne słońce. Jest przepięknie, nawet powiem Wam, że twarz w takim słońcu wygląda po prostu kapitalnie, taka świeża, taka wypoczęta, coś niesamowitego. I w ogóle aż się normalnie wszystko chce w taką pogodę. Dzisiaj jestem bardzo lekko pomalowana, powiem Wam, że w sumie mam podkład troszeczkę bronzera z Bahama Mama, troszeczkę rozświetlacza, zwykły błyszczyk taki, Baby Lips Maybelline i rzęsy i nic więcej, także fajnie się tak czuję nawet, powiem Wam, to Grzesiku. Także fajnie, fajnie. I za chwilę się wybieram na miasto z koleżanką pogadać, wiecie, napić się piwka i tak dalej.
I przypuszczam, że nic dla Was za bardzo nie nagram, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie biorę tego kika, a nie chcę też absorbować się za bardzo tym, żeby używać, wyciągać, wiecie, aparat, nagrywać i tak dalej, kombinować, więc raczej za bardzo Wam nic nie pokażę. Więc stwierdziłam, że po prostu na tym etapie zakończę tego vloga i się z Wami pożegnam, żeby miało to ręce i nogi, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie nagrywanie na kiku i serdecznie Was zapraszam na następne filmiki typu daily vlog. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, pa!